bardzo trudno właściwie powiedzieć, jak to się stało, że ksiądz Popiełuszko zaczął przyciągać tłumy. To nie ma takiej prostej na to odpowiedzi, co w nim było. Znaczy, wydaje mi się, że można powiedzieć tak, że z jednej strony był to na pewno człowiek, który zwłaszcza wtedy, to było szczególnie widoczne, on mówił bezkompromisowo prawdę. To nie było wcale takie oczywiste. Wtedy właśnie bardzo często zwyciężała taka filozofia, że no po co się narażać, skoro można powiedzieć trochę mniej. Jakby większość, mam wrażenie, księży myślało tak samo. To nie było odosobnione, ale większość też niespecjalnie miała ochotę o tym mówić, albo mówiła od czasu do czasu. I natomiast ksiądz Popiełuszko uznał, że w tym momencie jest pora mówienia tej właśnie prawdy, również tej prawdy, która była, by użycie eufemizmu, niewygodna dla władzy, która spotkała się z jawną wrogością. Wtedy trzeba też przypomnieć sobie klimat stanu wojennego. To jest rzecz, której mam wrażenie mało kto tego nie przeżył, nie jest w stanie sobie uświadomić. Wtedy po 13 grudnia przede wszystkim z telewizorów, z prasy, ze wszystkich mediów, ale też i znaleźć, nie wiem, w zachowaniach konkretnych ludzi, w zakładach pracy. Wylało się wtedy morze agresji, wszelkiego plugastwa. Wszystko, i przy czym cała rzecz polegała na tym, że okres Solidarności to był okres, kiedy ludzie uwierzyli, że w Polsce Polska może się zmienić. I to była taka moja prywatna interpretacja okresu Solidarności w kategoriach moralnych, jest taka, że ludzie chcieli być wtedy lepsi niż są naprawdę. To się nie mogło udać, ale to było piękne. I teraz nagle z jednej nocy okazało się, że to wszystko, w co oni wierzyli, to wszystko, co oni uważali za słuszne, to jest jakaś propaganda wrogich ośrodków na pasku CIA i tak dalej. I co więcej, to nie były tylko słowa, bo za tym szły zwolnienia, za tym szły szykany, za tym szło ileś tysięcy ludzi trafiło do więzień, niewinnych, a co więcej, nie tylko niewinnych, ale właśnie tych, którzy chcieli dobra. I teraz i nagle okazało się, że dosłownie z dnia na dzień ludzie nie mogą powiedzieć tego, co oczywiste, że właśnie zamykanie ludzi niewinnych do więzienia jest nikczemne, bo jeśli oni to powiedzą, to stracą pracę. I teraz ten kościół księdza Popiełuszki, tak jak wiele podobnych jemu kościołów, stał się takim miejscem, gdzie można było powiedzieć dosyć oczywiste rzeczy. Jak się dzisiaj słucha, czy czyta kazanie księdza Popiełuszki, on mówi o samej oczywistości. Tylko że za takie oczywistości właśnie szło się do więzienia, albo za takie oczywistości traciło się pracę, to co najmniej. W związku z tym ludzie po prostu tego strasznie potrzebowali. I dlatego tam przychodzili, moim zdaniem. To jest jeden z głównych powodów. I to nie było w kategoriach politycznych, że oni usłyszeli, że tam, że czerwony jest zły, tylko oni po prostu słyszeli wreszcie, znaczy jakby tam była możliwość odwrócenia tych znaków, to co komuniści starali się przekonać wszystkich, choć być może sami siebie nie przekonywali, ale chcieli złamać w ludziach ducha, że to wszystko, do czego oni dążyli, to było złe, to było przeciwko Polsce, a ludzie właśnie chcieli, żeby Polska była lepsza, nagle się dowiedzieli, że to jest antypolskie. To był jeden z ówczesnych przymiotników. To była antypolska działalność, to co robiła. Czy 10 milionów ludzi w Solidarności, czy 9 uprawiało działalność antypolską. No więc i teraz, i po 13 grudnia nagle to wszystko jakby uwolniono. To wszystko wtedy w propagandzie uwolniono całe to plugastwo, którego symbolem był wtedy Jerzy Urban, który świadomie naigrawał się z ludzkiej słabości, który drwił z ludzi prześladowanych, który cały czas całym sobą, całym swoim zachowaniem mówił, to nieważne, czy wy macie rację, wy jesteście słabsi i nic nie znaczycie. I teraz i mało było miejsc, gdzie można było, że tak powiem, mówić normalnym ludzkim językiem i nie być za to represjonowanym. W związku z tym, no, to wydaje mi się jeden z głównych powodów, dla którego ksiądz Popiełuszko ta jego posługa nagle stała się tak niesłychanie ważna, bo po prostu tam po prostu tysiące ludzi mogło po prostu, nie wiem, usłyszeć ludzki język człowieka mówiącego normalnie, mówiącego wprost, nie mówiącego, nie mrugającego do nikogo okiem, nie mówiącego, my wszyscy wiemy jak jest, bo mnóstwo ludzi, nawet, nie wiem, partyjnych, mówiło wtedy, no tak, no wiecie, rozumiecie, wszystko wiemy jak jest, no ale
Takie czasy, taka sytuacja. A ksiądz Popiełuszko nie oglądał się na sytuację, tylko mówił po prostu normalnie. I to wydaje mi się był jeden z powodów, który przyciągnął. A druga rzecz, taka już osobowościowa, to bardzo wyraźnie podkreślała na przykład, podkreślała to Roma Szczepkowska, znaczy dokładnie podkreślała to Joanna Szczepkowska, opowiadając o swojej matce, Romie Szczepkowskiej, skąd wiąc córki Jana Parandowskiego, a więc taki intelektualistce pełną gębą. I teraz nagle do tego intelektualnego, i to był bardzo dobry przykład moim zdaniem, do tego intelektualnego domu przychodzi za taki prosty chłopak, bo dla, prawda, Romy Szczepkowskiej, starszej wtedy osoby, no to był chłopak, czy jest to kilkuletni, przychodzi sobie chłopak gdzieś tam spod Białegostoku, który jest taki, no taką chodzącą prostotą, jest taki zwyczajny, taki normalny. I to wydaje mi się było coś, ta jego prostota, zwyczajność, normalność, to było coś, co było, i on niczego nie udawał. No generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że obecnie bardzo modna jest spontaniczność, tylko ta tak zwana spontaniczność najczęściej jest bardzo starannie wystudiowana, jakichś modeli, wzorców, często podpowiedzianych przez kogoś, i z góry wiemy, jak ktoś się będzie zachowywał spontanicznie, to już wiemy z góry, jak się będzie zachowywał na ogół. Tymczasem ksiądz Popiełuszko był naprawdę, był prawdziwy, był rzeczywisty, on nikogo nie udawał ani niczego, nie szedł za żadnymi modami, nie był. On miał swoje różne dziwactwa i słabości też. I w tym też był jakiś, taki był zwyczajny i normalny. Nie wstydził się tego wszystkiego, tych swoich różnych czasem śmiesznostek. I to myślę też przyciągało ludzi. To przyciągało właśnie to, coś takiego, to być może jedna z nielicznych rzeczy, które jest w stanie przyciągnąć i profesora uniwersytetu, i prostego robotnika. On z jednej strony był właśnie dla robotników, był kimś z nich, znaczy kimś z ich, to oni nie odczuwali onieśmielenia, no bo to nie był jakiś tam, prawda, wielki profesor, tylko to był właśnie, czy tam ksiądz profesor, to był zwykły chłopak, z którym można się zaprzyjaźnić. Z kolei właśnie ludzie intelektualiści dostrzegali w nim to, czego być może sami na co dzień słabo doświadczali, to znaczy właśnie takich zwyczajności i prostoty. To bardzo podkreślali, podkreślało wiele osób, które miało się z nim okazję spotkać, ale oczywiście to wszystko, co mówię, to na pewno nie jest żadne wyjaśnienie tajemnicy księdza Popiełuszki, wyjaśnienie jego charyzmy, i to wydaje mi się, nie da się tego pewnie w słowach jakoś nazwać, można się tylko do tego zbliżać, ale wydaje mi się, że te dwie rzeczy, prawda i prostota, znaczy osobista prostota i zwyczajność, i zarazem prawda, no po prostu prawda, prawda, bo jeżeli mówimy, że jeżeli może nam się wydawać, że mówił banały, ale banały to jest prawda, no to nie jest nieprawda, to jest prawda, tyle że wydaje się oczywista, no ale wtedy, jak mówię, wtedy ta prawda, ta oczywista prawda nie mogła być po prostu wypowiedziana, i dlatego właśnie miejsce, te nieliczne miejsca, a Kościół, i to też bynajmniej nie wszystkie kościoły, były miejscem, gdzie tę prawdę wypowiadano, sprawił, że tam ludzie trafiali, i właśnie nie traktował tego w kategoriach politycznych. To było zdecydowanie, bo tam trafiali ludzie, którzy na co dzień z działalnością polityczną ani wcześniej, ani później nie mieli do czynienia. Natomiast byli tam ludzie, którzy po prostu chcieli usłyszeć człowieka mówiącego ludzkim głosem, i człowieka, i znaleźć się w okolicznościach, znaleźć się w sytuacji, znaleźć się w towarzystwie ludzi, którzy myślą podobnie i którzy też nie mogą tego wypowiedzieć, a tu mogą, a tu mogli, i w tym miejscu, w tym takim miejscu właśnie stał się kościół św. Stanisława Kostki.